SLD obawia się, że Zbigniew Ziobro ucieknie przed wymiarem sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. I dlatego chce, aby zostały ogłoszone wszystkie postępowania karne, w których uczestniczy były minister. Rzeczywiście postępowania te to wstydliwa sprawa, zarówno dla obecnie rządzących, jak i dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, gdyż trudno nazwać je inaczej niż politycznymi szykanami. Przed ostatnimi wyborami. Opozycja i dominujące media głosiły, że PiS stworzył państwo policyjne. Po przegranych przez tą partię wyborach miano rozliczyć przestępstwa PiSu. No jak dotąd stworzono komisje parlamentarne, rozpoczęto mnóstwo spraw, i co? I nic. Szczególnie ostro widać to w odniesieniu do Zbigniewa Ziobry. Jedne konkretne oskarżenia to utopienie laptopa, co zresztą zgłosiłby minister w momencie, kiedy to się stało. Natomiast resztę oskarżeń to, że przekazał jakieś informacje ówczesnemu szefowi partii, że podobno na kogoś naciskał, że podobno gdzieś zaglądał, gdzie nie powinien. To są te wszystkie oskarżenia, które ciągle nie dają nam nic konkretnego i trudno je inaczej postrzegać niż nękanie polityczne. To niebezpieczny precedens zwłaszcza w odniesieniu do opozycji. Normalnej rzeczywistości demokratycznej media powinny zająć się piętnowaniem jego. W polskiej rzeczywistości media w ogromnej mierze uczestniczą w nim.